Piątek, godzina 21, zatem czas na nasz live chat, cykl Miliony sposobów na nudę, który prowadzimy razem z naszym partnerem tytularnym, marką Lotto. Godzina 21, tak jak mówiłem, wybiła, a czas na to, żeby przedstawić mojego wyjątkowego gościa, a jest nim sędzia międzynarodowy Rafał Zlezarczyk. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Mam nadzieję, moi drodzy, że słychać nas dobrze. Ja też chylę czoła, bo w ostatni live niedzielny był jakiś problem z głosem. Mam nadzieję, że teraz słychać nas już dobrze. Trochę czasu na to poświęciliśmy, żeby te ustawienia dopracować do perfekcji. Dajcie koniecznie znać, czy dobrze nas słychać, czy jest wystarczająco głośno i nie ma żadnych problemów. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Rafale, zanim zaczniemy naszą rozmowę, no to ja pozwolę sobie na chwilę takiej prywaty, ponieważ Marek Gudzelak obchodzi dzisiaj urodziny. Nie powiem, które, powiem, że 18. Marek Gudzelak, super kibic Lotto Superligi. Marku, życzę ci dużo zdrowia, dużo siły do dopingu, dużo siły do tego, żeby przemierzać te setki kilometrów za drużyną Kolpinga na mecze wyjazdowe, na mecze domowe. Trzymaj się serdecznie, gorąco cię pozdrawiam. 100 lat, wszystkiego najlepszego, Marku. Zatem przechodzimy dalej. Rafale, przestudiowałem sobie twoje CV, twój życiorys. Masz 26 lat i to, co tam spotkałem, no szczęka opada, mówiąc kolokwialnie, bo ty sędziowałeś finał singla mężczyzn, indywidualnych mistrzostw świata, sędziowałeś finał igrzysk europejskich, sędziowałeś finał singla World Touru Platinum Qatar Open, sędziowałeś w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, World Tour Azarel Bułgaria Open, finał singla kobiet i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze można tak wymieniać. Jak to jest, Rafał, że mając 26 lat siadasz za stolikiem sędziowskim i sędziujesz najlepszym zawodnikom na świecie? No tutaj nie ma gdzieś tam jednej odpowiedzi. Dość sporo czynników złożyło się na to, że no zdaję sobie sprawę, w bardzo młodym wieku udało mi się, powiedzmy, sędziowsko no, dojść na jakiś tam poziom, faktycznie prowadzić sporo gdzieś tam prestiżowych zawodów, ale tak jak mówię, tutaj sporo czynników się złożyło, począwszy od tego, że na pewno miałem dużo szczęścia. Mocno działałem w tym kierunku, żeby chciałem sędziować, powiedzmy, gdzieś tam odkąd zacząłem na tym najniższym szczeblu, zawsze, że tak powiem, brałem co się pojawiało i do tego sędziowania się garnąłem. Do tego no, pojawiło się mnóstwo sprzyjających czynników po drodze, jak chociażby projekt Young Umpires Project, w którym w 2013 roku przed młodzieżowymi igrzyskami olimpijskimi w Chinach miałem przyjemność brać udział. To był taki projekt dla młodych sędziów, w którym ja uzyskałem uprawnienia te jak gdyby podstawowe na szczebel międzynarodowy. Z tego też projektu właśnie pojechałem na młodzieżowe igrzyska olimpijskie do Chin. No i tak to się zaczęło. No nie ukrywam, że tutaj też Przed tym projektem nigdy nie byłem, chociażby tutaj u nas w województwie jest taka, powiedziałbym, całkiem zdrowa, fajna sytuacja w tych strukturach sędziowskich. Nigdy nie byłem blokowany, raczej zawsze właśnie w drugą stronę wspierany. No dlatego też było mi łatwiej i gdzieś tam te wszystkie czynniki złożyły się na to, że, no, że udało mi się parę no naprawdę fajnych imprez do tej pory poprowadzić.
Ale mając dopiero 26 lat, to najlepsze jeszcze przed tobą. Ja tylko przypomnę naszym kibicom, że jeśli macie pytania do Rafała, a myślę, że jest o co pytać, bo Rafał, no tak jak ustaliliśmy sobie poza anteną, na ten moment sędziował wszystkie mecze z udziałem top 10 rankingu ITTF, więc no, rzadko się zdarza, żeby polski sędzia prowadził mecze Timobola, Van Zandonga, Malonga i tak dalej, można by było wymieniać. Także jeśli macie jakieś pytania o ciekawostki, o jakieś te kulisowe sprawy, no to teraz jest to najlepszy moment, żeby takie pytanie zadać w komentarzu i ja Rafałowi to pytanie przekażę. Ale wróćmy jeszcze na moment do tego, o czym Rafał wspominałeś. W 2017 roku otrzymujesz klasę Blue Badge, ale 3 lata wcześniej, jako 20-latek, awansujesz do grona sędziów międzynarodowych. I teraz w gronie sędziów międzynarodowych mamy podział, bo są sędziowie właśnie, którzy mają klasę Blue Badge, czyli tą najwyższą, i są sędziowie międzynarodowi, którzy tej klasy nie mają. Twoja klasa Blue Badge uprawnia cię no, do sędziowania już absolutnie wszystkiego top of the top. Generalnie wygląda to właśnie tak jak przedstawiłeś. Na szczeblu międzynarodowym mamy na chwilę obecną, oczywiście jeśli rozmawiamy o sędziach, którzy prowadzą te mecze przy stole, czyli tak zwanych umpires, mamy dwie klasy. Właśnie klasę white badge, to są sędziowie, którzy zdają taki podstawowy egzamin na sędziego międzynarodowego, który co 2 lata się odbywa. Ja ten egzamin właśnie zdawałem w ramach projektu również Young Umpires Project, więc tam w moim przypadku ta procedura była troszkę inna. Ale generalnie właśnie mamy klasę White Badge, czyli tych wszystkich sędziów międzynarodowych. No, takich sędziów w każdym kraju członkowskim Światowej Federacji jest dość dużo. Druga klasa to właśnie sędziowie Blue Badge. Tutaj już to jest dużo, dużo węższa grupa. Aktualnie myślę, że około 300-400 sędziów na świecie jest w tej klasie. Generalnie zdobycie uprawnień Blue Badge wiąże się z tym, że trzeba najpierw minimum 2 lata sędziować na szczeblu międzynarodowym, być aktywnym sędzią właśnie tej klasy White Badge i można spróbować podejść do całego procesu, aplikować właśnie na tak zwanego Blue Badge'a. No i tutaj odbywa się to w ten sposób, że najpierw zdajemy taki egzamin, który potocznie nazywa się ARE, czyli Advanced Rules Exam. I tutaj w momencie, kiedy ten egzamin kończymy z wynikiem pozytywnym, przystępujemy do procesu ewaluacyjnego. To są z kolei obserwacje podczas kolejnych turniejów. One mogą trwać 2, 3, 4 miesiące, mogą trwać też rok, w zależności od tego, na ile aktywny jest sędzia, na jak wiele turniejów może jeździć, na ilu turniejach, na których sędzia jest, są organizowane te ewaluacje. No więc generalnie trzeba właśnie ten proces ewaluacyjny z 4 tak zwanymi meetami zakończyć. Na koniec mamy jeszcze taką, powiedzmy, formalność w postaci wywiadu przeprowadzonego przez ewaluatora ze Światowej Federacji. No i taki proces kończymy właśnie z klasą Blue Badge. I właśnie jak gdyby z grona tych sędziów Blue Badge są tworzone obsady na te, powiedzmy, eventy najwyższej rangi, czyli World Tour Platinum, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, aktualnie też jakieś ważniejsze mecze międzypaństwowe, rozgrywki Ligi Mistrzów. Jak gdyby ta grupa jest obsadzana. Teraz Światowa Federacja gdzieś tam myśli o tym, żeby pójść jeszcze krok do przodu, żeby tą, no nadal tak naprawdę sporą grupę 300-400 sędziów Blue Badge. Wiadomo, z tej grupy może nie wszyscy są aktywni, więc powiedzmy ta grupa nam się troszkę obniża,
ale Światowa Federacja chce iść jeszcze krok dalej i od przyszłego roku, teraz tutaj no, pandemia troszkę rzeczy wstrzymała, jest plan tworzenia jeszcze bardziej ścisłej grupy na tak zwane Category A Events, czyli właśnie te najbardziej prestiżowe rozgrywki, ale z uwzględnieniem dni finałowych, czyli tutaj już ta grupa się jeszcze bardziej zawęzi, pojawią się jeszcze mocniejsze kryteria, większa częstotliwość egzaminów i inne sposoby ewaluacji. No i zostanie znowu wyłoniona jakaś tam grupa takich, no ITTF to nazywa semi-professional, ja no, nie do końca wierzę, że faktycznie gdzieś ci tacy półprofesjonalni sędziowie na chwilę obecną mogą się w tenisistowym pojawić, no ale gdzieś tam taki zamysł jest, żeby jeszcze bardziej to spróbować sprofesjonalizować i grupę taką całkiem topową sędziowską tworzyć. Taka absolutnie topowa grupa, już ta elita top of the top, to mówimy o ilu sędziach z całego świata? Mówimy o setce, mówimy o 250? Tak naprawdę to nie jest sprecyzowane. To dużo będzie zależało od chęci, od sędziów, którzy będą chcieli, powiedzmy, do tego przystąpić. Oczywiście z grona sędziów Blue Badge, bo tutaj to oczywiście rozmawiamy cały czas o tych sędziach, którzy tę klasę Blue Badge już posiadają. I to my będziemy decydować, czy chcemy poddać się egzaminom z jakąś tam częstotliwością, powiedzmy coroczną, czy chcemy do tego przystępować do dodatkowych ewaluacji. Więc ciężko stwierdzić, jaka to będzie grupa. Być może połowa z grona sędziów Blue Badge, być może 1/4. To nie jest sprecyzowane. Są jak gdyby informacje z Komisji Sędziowskiej Światowej Federacji, że w tym kierunku idziemy. Jest już wstępnie przedstawiona procedura, która tak naprawdę w 2020 roku miała ruszyć i 2020 rok miał być pierwszym, w którym będzie można do tych właśnie dobrowolnych, dodatkowych egzaminów w kręgu Blue Badge przystępować, no ale tutaj wiadomo, że pandemia troszkę to wszystko przytrzymała, więc no, na pewno trochę w czasie się to odwlecze. Okej, Rafał, mamy pierwsze pozdrowienia od pana Kazimierza Marszałka, od Kasi Galus, którą też serdecznie pozdrawiamy. Jesteś gotowy na pierwsze pytania? Tak, oczywiście. Jestem gotowy. Bardzo mi miło, że tutaj gdzieś lokalnie z mojego województwa ktoś śledzi. Oczywiście też również pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dobrze, to pozwolisz, że zaczniemy od dzisiejszego jubilata. Marek Gudzelak ma pytanie. Pozdrawiam, proszę opowiedzieć o najdziwniejszej sytuacji podczas meczu, w którym był pan sędzią. Również pozdrawiam. Przy okazji dołączam się też do życzeń urodzinowych. Wszystkiego najlepszego. Ciężko tak na szybko sobie coś przypomnieć, ale gdzieś tam takie dwie sytuacje mam w głowie. W czasach, kiedy była zmiana piłek na plastiki, wiadomo, że mnóstwo tych piłek pękało, były no naprawdę bardzo dziwne sytuacje się działy, to bodajże w Luksemburgu na turnieju, tam chyba już ostatni dzień turnieju, jakiś mecz. No w zasadzie to nie był mecz nawet od przodu, tam był taki dodatkowy turniej consolation, pocieszenia i sędziowałem tam spotkanie, które w siódmym secie kończyliśmy ósmą piłką. Pękło nam siedem piłek i panowie kończyli ósmą piłeczką, to były takie właśnie początki, kiedy oczywiście trzy razy donoszono nam do kortu piłki, bo standardowo gdzieś tam powiedzmy te trzy piłeczki zabieramy, wtedy zabieraliśmy trzy i kończyliśmy siódmy set tam właśnie przy 9-9 ósmą piłeczką. Jeszcze z takich dziwnych sytuacji to tak jak wspominałeś na początku, miałem w 2017 roku przyjemność prowadzić
spotkanie finałowe Mistrzostw Świata w singlu mężczyzn. Tam grał Ma Long z Fan Zhendongiem i nie pamiętam już w którym secie, ale generalnie był timeout. Wnosiłem zegar elektroniczny na stół. W momencie, kiedy kliknąłem na przycisk, który aktywuje odliczanie, no to zegar się nie włączył w takim no, nefralgicznym punkcie, bo jednak wiadomo, że w timeaucie te kamery gdzieś tam na stół są skierowane. Przycisk nie zadziałał, być może ja za mało siły użyłem i stoper tak naprawdę zamiast 60 sekund, no ja tam zorientowałem się, że on nie działa po jakichś 4-5 sekundach, więc ten timeout był powiedzmy minuta 5 czy 10 zamiast minuty. Na szczęście obejrzałem sobie później oczywiście powtórkę, żadna kamera tego nie uchwyciła, no ale wiadomo, że gdzieś tam w głowie to się działo. No też pytanie, czy to wina sprzętu, czy moja, ale no tak, taka sytuacja gdzieś tam się przydarzyła akurat w takim no w zasadzie najbardziej topowym spotkaniu, które prowadziłem. No ale to tutaj no, trzeba to wziąć na siebie i no, takie rzeczy się zdarzają. Na szczęście no, nie było to nic wielkiego, poważnego. Ale z tego, co mówisz, to chciałbym ten temat taki pokrewny troszeczkę pociągnąć dalej. Kiedyś rozmawiałem z Danielem Górakiem i Daniel mi powiedział tak, ja podczas gry, jak mam swój serwis, mam swoje podanie, to jestem tak skoncentrowany, że widzę tylko piłkę i widzę gdzieś tam swój ruch, który zaraz wykonam. Z tego, co ty mówisz o tych gdzieś tam ciekawych momentach, o momentach, które ty zapamiętałeś ze swojej kariery, no to ty nie masz czasu chyba, żeby spojrzeć na jakieś wymiany, gdzieś tam podejść do tego troszeczkę w jakimś małym stopniu jako kibic, że siedzisz najbliżej powiedzmy Ma Longa i Fan Zhendonga, tylko ty koncentrujesz się na podaniu, na serwisie, na odbiorze, że tutaj zaraz mi zabraknie piłeczki, bo pęknie, tutaj coś się działo z zegarem, bo złośliwość rzeczy martwych albo zwyczajnie ktoś go nie naładował. Czy ty możesz gdzieś tam przy tym soliku sędziowskim znaleźć sobie troszeczkę kibica, czy absolutnie, żeby sędziować na takim poziomie, jest to wykluczone? Generalnie to powiedzmy na takim już profesjonalnym szczeblu, jeśli chodzi o te najbardziej prestiżowe turnieje, to my tutaj jako sędziowie też musimy stawiać na profesjonalizm. Tak jak powiedziałeś, jak właśnie Daniel Górak ci wspomniał, że on w pełni koncentruje się na tym, co robi, chociażby no, w momencie podania, no myślę, że w momencie tak naprawdę całego meczu to są profesjonalni zawodnicy, którzy grają na najwyższym światowym poziomie, więc no, my jako sędziowie, którzy pracują przy takich turniejach, też musimy do tego podchodzić bardzo profesjonalnie, więc no, ja niestety nie mogę sobie pozwolić gdzieś tam na tą stronę kibicowską, bo tutaj muszę zachować pełen profesjonalizm, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy no w końcowych fazach turnieju, powiedzmy, czekamy na wejście na jakiś finał, jesteśmy faktycznie sam na sam, powiedzmy, w korytarzu wejściowym z zawodnikami, no, którzy są tworzą historię, powiedzmy, tej dyscypliny. Stoję obok, powiedzmy, numer jeden rankingu światowego czy aktualnego mistrza olimpijskiego. To no, tutaj nie ma miejsca na to, że może być tam gdzieś jakaś pogaducha, jakiś luźny tekst. Ja bardzo powiedzmy, nie tylko ja, ale no, wszyscy sędziowie na tym poziomie szanują ich profesjonalizm i też muszą pokazywać swój profesjonalizm, więc tutaj te kontakty z zawodnikami i tak dalej ograniczamy do tego, co jest potrzebne oczywiście na potrzeby danego spotkania. Staramy się do tego podchodzić maksymalnie profesjonalnie. Nie ma mowy tutaj o jakiejś luźnej rozmowie, o wybijaniu takich zawodników z koncentracji. Ja też jestem pełen podziwu dla tych zawodników, zwłaszcza Azjatów, dla poziomu ich koncentracji w takich najważniejszych momentach, tak wręcz to wydawać się może śmieszne, w sytuacji, kiedy no, nawet ostatnio to zauważyłem, sędziując
właśnie w ubiegłym roku finał Qatar Open w singlu mężczyzn. W momencie, kiedy ja pytam takiego zawodnika typu Malong o kolor najprostszą rzecz przy losowaniu, czy wybiera czerwony, czy niebieski, no później cała procedura wyboru strony i tak dalej, to on potrzebuje 3-4 sekund, żeby się zastanowić i na spokojnie odpowiedzieć, bo oni naprawdę są na najwyższym, skoncentrowani na najwyższym poziomie, więc no, tutaj, tak jak mówię, musimy też do tego podchodzić tak samo, zwłaszcza w tych najbardziej prestiżowych zawodach. I no nie ma raczej tutaj mowy o tej stronie kibicowskiej. Wiadomo, że jak pojawiają się jakieś spektakularne wymiany i tak dalej, no to no siedzimy najbliżej, więc to też cieszy oko i gdzieś tam jakiś kącik ust się uśmiecha mimowolnie, bo jednak no, ci zawodnicy grają na naprawdę niebotycznym poziomie czasami, więc siłą rzeczy to cieszy, ale to, no tak jak mówię, jednak przede wszystkim tutaj no, musi być profesjonalizm. Wskazujesz na profesjonalizm, wskazujesz na olbrzymią koncentrację sędziów i zawodników. I tutaj Marek Gudzelak dopytuje o system, umówmy się, nazwijmy umownie o system VAR. Czy przydałby się podczas meczów tenisa stołowego, bo wiemy, że taki mecz z tym systemem był prowadzony i co dalej? Czy tobie jako sędziemu taki VAR by się przydał? Czy może wiesz coś więcej na ten temat ze strony ITTF-u? Czy coś planują? Czy będzie tego więcej? Czy kluby Lotto Superligi w jakiejś tam perspektywie dalszej czy też bliższej będą musiały się zaopatrzyć w taki system? Jak to z tym wygląda? Tak, faktycznie ten system VAR gdzieś tam pojawił się w tenisie stołowym. Było to no, takie w zasadzie chwilowe pojawienie się, ponieważ z tego co pamiętam, to podczas Grand Finals, czyli finałowego turnieju cyklu World Tour, mieliśmy ten system w Chinach. Nie jestem pewien, czy dobrze wskazuje turniej, ale tak mi się wydaje, bo mówię to gdzieś tam na szybko. Ten system był użyty raz. Ja rozmawiałem z... Oczywiście mnie na tym turnieju nie było, ja rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy ten turniej prowadzili. No system jest jak najbardziej przydatny dla sędziego, tylko tutaj to bez dwóch zdań, wiadomo, ta technologia Hawkeye, która przede wszystkim wykrywa gdzieś tam każde piłki krawędziowe czy boczne, no tutaj no, nie możemy dyskutować, że jednak tam chociażby na tym turnieju kilka naprawdę takich piłek spornych zostało wykryte. Tylko problem jest inny, problem, który gdzieś tam ten nasz tenis stołowy trapi, że tak powiem, od dawna czy od zawsze, to kwestia serwisu. No i tutaj ten system VAR oczywiście też działa w zakresie poprawności podania. No niestety to jest temat rzeka, jak pewnie wszyscy wiedzą w tenisie stołowym, więc ja też nie chciałbym, żebyśmy się tutaj koncentrowali podczas tej rozmowy tylko na tym, ale wracając do VAR-u, to on wykrywa też wszystko, jeśli chodzi o serwis. Tutaj realia są takie, że przepisy dotyczące poprawności podania w tenisie stołowym, tutaj trzeba powiedzieć jasno, są ekstremalnie skomplikowane, niejasne i ciężkie do odbioru dla przeciętnego widza. Ja nie mówię już tutaj o sędziach, o osobach z dyscypliny, ale mówię o, powiedzmy, no, o przeciętnym widzu, który miałby właśnie być zainteresowany tenisem stołowym i go oglądać. Te przepisy są bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o poprawność podania. Jest kilkanaście, tak myślę, że luźno licząc, kilkanaście kwestii, na które sędzia podczas podania, które trwa no raptem kilka sekund, często to są ułamki sekund, sędzia musi zwrócić uwagę na kilkanaście aspektów. Jest tego naprawdę sporo, przez co no, rodzą się wszelkie gdzieś tam dalsze kwestie sporne. No tutaj ten system VAR to wszystko teoretycznie wykrywa. Tylko no, pytanie, do czego to prowadzi? Mieliśmy sytuację, jak pewnie wszyscy wiedzą, bo to było gdzieś tam gorąco komentowane na świecie,
gdzie system VAR, no kolejne serwisy Malonga neguje. No, o kim mówimy? Mówimy o zawodniku, który od kilku lat jest numerem jeden, wygrywa praktycznie wszystko, co się da, jest mistrzem świata, mistrzem olimpijskim. No i nagle okazuje się, że jego najbardziej charakterystyczny serwis jest przez ułamek sekundy, może jakąś tysięczną sekundy, zasłaniany głową. No i tutaj to jest też takie troszkę ośmieszenie dla dyscypliny. Okazuje się, że no, numer jeden, najlepszy zawodnik świata, pewnie jeden z większych w tej dyscyplinie w ogóle wszechczasów, ma niepoprawny serwis i w ten sposób serwuje od jakiegoś czasu. Niepoprawny w rozumieniu właśnie tych ciężkich, zagmatwanych przepisów. Ja myślę, że rozwiązaniem tej całej jak gdyby kwestii serwisowej jest kiedyś w przyszłości uproszczenie przepisów dotyczących podania. W sytuacji, kiedy te są gdzieś tam takie rozmowy, to bardziej kuluarowe, może kiedyś do czegoś, do jakichś realnych zmian dojdzie. No i w sytuacji, kiedy będziemy mieć prostszy serwis, będą dłuższe wymiany, tenis stołowy będzie bardziej atrakcyjny według mnie, to jest oczywiście moje zdanie, dla przeciętnego odbiorcy, nie będącego z dyscypliny, i może właśnie to jest rozwiązanie. Oczywiście system VAR jak najbardziej na prestiżowych imprezach myślę, że wejdzie docelowo, bo tutaj jak najbardziej plany są takie, że chociażby na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio ten VAR ma być, mają go próbować adoptować na wszystkie większe turnieje, czyli przede wszystkim World Tour Platinum. Nie wiem, jak to będzie, jeśli chodzi o rozgrywki w poszczególnych krajach, o rozgrywki ligowe na najwyższych szczeblach w poszczególnych federacjach. No myślę, że to jest na pewno, ile realia pozwolą na użycie takiej technologii, ewentualnie kiedy to nastąpi. Mam na myśli użycie w takim powszechnym tenisie stołowym, czyli powiedzmy na większości turniejów. No, okej, okay. Ja z tobą się zgadzam, że uproszczenie przepisów to coś, nad czym ITTF musi pracować, żeby to było atrakcyjne, zrozumiałe dla widza. Potrafię sobie też wyobrazić taki VAR podczas turniejów indywidualnych, ale w meczach ligowych za bardzo nie jestem w stanie sobie go wyobrazić, bo te mecze z perspektywy powiedzmy promocyjnej, marketingowej czy właśnie stricte kibicowskiej są i tak już długie. I teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, że podczas powiedzmy 5 spotkań, tak, czy 4 singlowych i debla w Lotto Superlidze, dochodzi jeszcze VAR, bo te mecze będą trwały po 4,5 godziny. Otóż to, dokładnie tak jak mówisz, widzieliśmy już podczas właśnie tego jednego turnieju Grand Finals tak naprawdę irytację kibiców gdzieś tam będących na trybunach w momencie, kiedy tak naprawdę w meczu indywidualnym ta powtórka zajmowała minutę, czy nawet do półtorej minuty, włącznie z decyzją finalną sędziego, i już tam były gdzieś jakieś no, negatywne opinie, że jest za długo i tak dalej. Wiadomo, że to jest kwestia dopracowania, usprawnienia tej technologii, ale no ja też no nie ukrywam, że jeśli chodzi o rozgrywki drużynowe, ligowe, no to no w aktualnych realiach raczej ciężko, żeby to mogło zaistnieć. Jeśli chodzi o rozgrywki indywidualne, jak najbardziej. No, ciężko jest sobie, tak jak mówisz, wyobrazić właśnie sytuację, kiedy przy pięciu spotkaniach, załóżmy, tylko 4 minuty w każdym, czy 3 minuty w każdym będą poświęcone na VAR, to już robi nam 15-20 minut w całym meczu, no jest to na pewno sporo. Okej, okay, tak jak wspomniałeś zupełnie na początku, no na temat tego moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, a już pół godziny tego czatu za nami, więc ja przeglądam szybciutko pytania, Rafał, i mamy tak, mamy przede wszystkim dla ciebie pozdrowienia z Niemiec, nie wiem czy to z Düsseldorfu, czy z Ostenhausen,
ale są to pozdrowienia od Kuby Dyjasa i pytanie, w jaki sposób i przez jaki okres sędziowie rywalizują między sobą o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie? Pytanie od Kuby Dyjasa, mistrza Polski indywidualnego i aktualnego finalistę Bundesligi. Dziękuję, dziękuję za pytanie. Również pozdrawiam serdecznie. Jeśli chodzi o rywalizację, o Igrzyska Olimpijskie, to nie jest tak, że tutaj mamy powiedzmy jakąś tam punktację, sędziowie zbierają punkty i ten, kto ma najwięcej, jedzie na Igrzyska. To jest powiedzmy proces bardziej długofalowy. Oczywiście sędziowie na Igrzyska Olimpijskie są wybierani spośród tej grupy sędziów Blue Badge, o której już wcześniej rozmawialiśmy, na podstawie też wyników ewaluacji, bo to nie jest tak, że my stając się sędziami Blue Badge już dożywotnio nimi jesteśmy, absolutnie nie. Musimy przechodzić ewaluacje, czyli właśnie takie obserwacje przez superwizorów ze Światowej Federacji i stosunek właśnie pozytywnych wyników, tak zwanych mitów z tych obserwacji do tych wyników tak zwanych NIR-ów, czyli no nie do końca pozytywnych, stanowi o tym, gdzie dany sędzia jest i jaką ma szansę na wyjazd. Oczywiście to jest jedno z kryteriów, te wyniki ewaluacji. W przypadku Igrzysk Olimpijskich dochodzą nam przede wszystkim kwestie geograficzne. Tutaj musimy mieć obsadę z całego świata, więc każdy kontynent musi mieć swoich reprezentantów. My zawsze w środowisku sędziowskim śmiejemy się, że jak ktoś mocno chce jechać na Igrzyska, no to najlepiej zostać sędzią w Ameryce Południowej, bo tam powiedzmy sędziów Blue Badge jest, nie wiem, kilku na cały kontynent, więc tam każdy już był na Igrzyskach i każdy nowy, kto zostaje praktycznie Blue Badge'em, to z automatu jedzie na następne Igrzyska. Ale tak poważnie mówiąc, no to ta kwestia geograficzna odgrywa też sporą rolę. Jest taka niepisana zasada wśród sędziów, że raczej na Igrzyskach Olimpijskich, nie mówimy o paraolimpiadzie, ale o tych właściwych Igrzyskach Olimpijskich, sędziowie sędziują raczej raz w swojej karierze. Jest bardzo, bardzo, ciężko mi teraz wymienić, ale bardzo mało przypadków, jeśli są w ogóle jakiekolwiek osób, które na Igrzyskach były dwa razy. No i tutaj też raczej brani są pod uwagę sędziowie no, z możliwie największym stażem, no, powiedzmy sędziowie, którzy są w tej klasie Blue Badge od 10-15 lat, odkąd ona powstała, więc sporo czynników na ten wyjazd się, na tam finalną selekcję na Igrzyska Olimpijskie się składa. Oczywiście aktywność sędziego Blue Badge to jest bardzo ważne, no bo jeśli mamy sędziego, który sędziuje, nie wiem, jeden turniej na rok czy na dwa lata, powiedzmy ma super wyniki z obserwacji, no ale tak naprawdę sędziuje bardzo sporadycznie, no to taki sędzia będzie miał dużo mniejsze szanse na wyjazd niż ktoś, kto faktycznie regularnie jeździ na turnieje i jest sędzią bardzo aktywnym. Okej, Rafał, procentowo, jakie są szanse Rafała Zlezarczyka, że zobaczymy go podczas igrzysk w Tokio za stolikiem sędziowskim? W Tokio szanse są zerowe, ponieważ obsada na Tokio jest już gotowa. Ta obsada też będzie, jeśli oczywiście nic strasznego się nie wydarzy, to ta sama obsada, która była planowana na ten rok, będzie w przyszłym roku, w którym te igrzyska mają się rzeczywiście odbyć, więc no tutaj na tej liście mnie nie ma. No myślę, że nic się na pewno strasznego nie wydarzy, nic się nie zmieni i ta obsada, która jest na igrzyska faktycznie pojedzie tutaj też, no na tej liście jest mnóstwo sędziów, z którymi ja na turniejach zagranicznych współpracuję, sędziuję, znamy się w tym środowisku dość dobrze, więc też życzę im, żeby te igrzyska się odbyły, bo wiadomo dla każdego sędziego, jak i dla zawodnika wyjazd na takie igrzyska olimpijskie, no to jest na pewno spełnienie marzeń, więc mam nadzieję, że wszystko odbędzie się i ta obsada, która jest, a właśnie na tej liście jest wyjątkowo dużo
takich sędziów gdzieś tam z kręgu moich znajomych, więc no, życzę im, żeby ta obsada została w takiej formie utrzymana i żeby na igrzyska oczywiście pojechali. Gdzieś tam myślałem, że może ta lista właśnie z powodu pandemii gdzieś ona może będzie jeszcze zmieniana, moderowana, że będą jakieś ruchy, no ale wynika z tego, co mówisz, że jednak ten pierwotny kształt będzie zachowany na przyszły rok. Tak, myślę, że tak faktycznie zostanie. No tutaj ta pandemia sporo namieszała, ja sam niestety straciłem przez nią dwa bardzo ciekawie zapowiadające się turnieje, ponieważ w tym roku byłem na liście nominowany do prowadzenia spotkań na eliminacjach, indywidualnych eliminacjach właśnie do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które miały się odbyć w Moskwie. I też byłem wybrany na World Tour Platinum China Open, więc tutaj no niestety dwie mocne imprezy mi uciekły, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby na podobnych turniejach posędziować. A czy na Mistrzostwach Europy w Torwarze, jeśli się odbędą, a na ten moment są duże szanse, że tak, zobaczymy Cię? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście jest to turniej u nas. Nie wyobrażam sobie, żebym miał na niego nie aplikować. Oczywiście finalna lista nie zależy ode mnie, ale jak najbardziej powiedzmy, że się wybieram na pewno swoją chęć sędziowania Mistrzostw Europy w Polsce wyrażę. Okej, okay, super. Lecimy dalej do pytań od pana Kazimierza Marszałka. Przepraszam, panie Kazimierzu, wiem, że był pan pierwszy, ale no dobrze się rozmawia. Ta rozmowa jest o tyle ciekawa, że teraz to pytanie pana zadam. Więc pytanie brzmi: Rafał chce zapytać cię o twoje wspomnienia z pobytu w myślenickim klubie UKS Zarabie. Też bardzo serdecznie pozdrawiam. No tutaj to może jest mniej sędziowska kwestia, ale oczywiście te czasy wspominam świetnie, ponieważ to takie tam pierwsze kontakty z tenisem stołowym, grałem tam powiedzmy bardziej na poziomie rekreacyjnym, ale oczywiście bardzo fajne czasy. Tam też tak naprawdę, jeśli chodzi o UKS Zarabię Myślenice, tam też swoją przygodę sędziowską zaczynałem, ponieważ jak w wieku 16 lat zostałem tak powiedzmy sędzią kandydatem, czy tam później sędzią okręgowym, no to sporo spotkań gdzieś tam w tych lokalnych czwartych, trzecich ligach w Myślenicach prowadziłem, więc te pierwsze szlify sędziowskie to też gdzieś tam mocno wiążą się z Myślenicami, także tylko pozytywne wspomnienia. Okej, tutaj jest jeszcze jedno pytanie, ale już na nie poniekąd odpowiedziałeś, bo to pytanie o to, który mecz jako sędzia wspominasz szczególnie i dlaczego? To już ta odpowiedź padła, chyba że do tego momentu coś jeszcze ciekawego ci się przypomniało. To znaczy, jeśli chodzi o mecz, to tutaj to mogę w ciemno powiedzieć, bo tam było chyba pytanie o kwestię takiej najdziwniejszej sytuacji. Tutaj, jeśli chodzi o mecz, no to tak jak wspomniałem, miałem przyjemność prowadzić finał Mistrzostw Świata w singlu. To jest no, tak naprawdę najlepsze spotkanie, jakie do tej pory sędziowałem. No i oczywiście wspominam go no, bardzo pozytywnie. Sam fakt, że turniej odbywał się w Düsseldorfie w 2017 roku, a wiadomo, że tenis stołowy w Niemczech jest bardzo popularny. Tam na trybunach cały czas mamy tak zwany full, więc wychodząc do finału singla mieliśmy, nie wiem, 7 tysięcy ludzi w ogromnej hali targów Messe Düsseldorf i no, miliony tak naprawdę przed telewizorami, niesamowitą oprawę tam na miejscu w Düsseldorfie, także to wszystko no, robiło ogromne wrażenie i sprawiało, że serducho na pewno mocno biło, myślę, że gdzieś tam no, porównywalnie do, może nieporównywalnie, może tak, do zawodników, którzy do takich topowych spotkań wychodzą. My na pewno też to mocno jako sędziowie odczuwamy, wiadomo, że
że trzeba zachować pełen profesjonalizm, ale ta atmosfera, która gdzieś tam takim eventom, zwłaszcza w krajach, w których ten tenisowy jest popularny, towarzyszy, no to sędziom jakoś tam na pewno też częściowo się udziela. Okej, trochę z innej perspektywy. Taki mecz, o którym pamiętasz. Jedziemy dalej, pozostajemy w takiej tematyce. Pytanie od pana Radosława Gielo. Proszę opowiedzieć o najtrudniejszych decyzjach w meczach krajowych i zagranicznych, kiedy rozstrzygał się wynik, a piłka była mocno sporna. Ciekawe pytanie. Tak, pytanie jest bardzo ciekawe. Takich sytuacji na pewno jest dość sporo. Szczerze mówiąc, tak na szybko, ciężko mi jest sobie przypomnieć jakąś bardzo sporną sytuację, która miałaby decydować o wyniku. Na pewno takie były, bo no tutaj siłą rzeczy tych meczy troszkę przesędziowałem. Tak na szybko, ciężko mi jest jednak przypomnieć sobie coś, co było kontrowersyjne, a miało stricte wpływ na, wiadomo, każda piłka ma wpływ na końcowy rezultat, ale coś, co działo się gdzieś tam w okolicach jakichś finalnych piłek w spotkaniu. Takich sytuacji jest generalnie dużo, chociażby teraz w Mińsku mieliśmy bardzo ciężką sytuację, to znaczy ciężką, po prostu popełniliśmy błąd jako załoga tutaj, jako ekipa sędziowska podczas finału Igrzysk Europejskich w Mińsku. To było spotkanie Timo Bola z Grotem, gdzie no, była piłka, którą asystent, później ja źle zinterpretowaliśmy. No, to jest też taka dłuższa historia. Tutaj oczywiście nie ma co zwalać winy, bo jesteśmy teamem, więc obaj za swoje decyzje odpowiadamy wspólnie, ale mieliśmy właśnie piłkę taką gdzieś tam w okolicach siatki uchwytów, którą finalnie jak gdyby źle zakwalifikowaliśmy. No to jest sytuacja, którą też można sobie obejrzeć fajnie. My też mieliśmy możliwość sobie właśnie doskonale ją obejrzeć po spotkaniu, ponieważ realizacja z wielu kamer no, pozwala na fajną analizę pomeczową. Aczkolwiek plusem tej całej sytuacji jest to, że no, był to gdzieś mecz bardzo jednostronny. Ta sytuacja była przy wyniku, nie wiem, chyba 2-1 setach czy 3-1 setach i 3-0 powiedzmy, więc ona całkowicie się rozeszła w ciągu 5-6 sekund, już nawet tam żadnej dyskusji nie było, więc no, nie miało to większego wpływu na rywalizację, nie było też żadnej dyskusji, afery. Gdzieś tam po prostu no, pomyłka sędziowska, które się zdarzają jak wszystkim. A jeśli chodzi o takie sytuacje, no to tak jak mówię, jest ich na pewno sporo. Ciężko mi jest sobie przypomnieć teraz coś konkretnego. Oby takich sytuacji było jak najmniej. Pozdrowienia od Zbigniewa Leszczyńskiego. I kolejne pytanie od Kuby Dejasa. Jaki procent sędziów międzynarodowych, których znasz, miało doświadczenie zawodnicze? Chodzi o średni lub wyższy poziom? Też ciekawe pytanie. Tak. Myślę, że większość sędziów, mówię o sędziach międzynarodowych, powiedzmy, tam aktywnych sędziach międzynarodowych, którzy sędziują za granicą, miało styczność z tenisem stołowym, taką czy inną. Wiadomo, że większość z tych zawodników grało, tak jak ja chociażby, grało gdzieś tam rekreacyjnie na poziomie niższych lig, ale styczność z tenisem stołowym miało. Więc tutaj myślę, że to jest istotne, ponieważ no, w środowisku międzynarodowym jest coś takiego, takie określenie w ogóle gdzieś tam nawet w przepisach takich wewnętrznych, sędziowskich się pojawia, jak game feeling, takie czucie gry. No, osoba, która jest zupełnie obca, która może doskonale znać przepisy gry w tenisa stołowego, ale kompletnie nie czuje dyscypliny, nie czuje sportu, na pewno będzie miała dużo trudniej. Zawodnicy też nią na pewno będą mieli troszkę ciężej. Więc większość sędziów na szczeblu międzynarodowym jakąś styczność z tenisem stołowym miało. Ciężko mi powiedzieć, czy duży procent jest sędziów, którzy grali faktycznie na wysokim poziomie.
Ja w gronie gdzieś tam swoich znajomych raczej nie kojarzę osób, które były powiedzmy wybitnymi zawodnikami, czy które gdzieś tam jakieś wielkie sukcesy odnosiły. Aczkolwiek na pewno są, pojawiają się osoby, gdzie tam, jak sobie luźno rozmawiamy, które na przykład do wieku juniorskiego grały tam na solidnym poziomie w swoim kraju. Na przykład gdzieś tam mam znajomą z Serbii, która powiedzmy w wieku juniorskim no była powiedzmy w ósemce w swoim kraju w singlu, więc tych osób grających na pewno w środowisku sędziowskim jest sporo, aczkolwiek ciężko stwierdzić no, na jakim poziomie powiedzmy one grały, jaki procent jest osób, które grały wcześniej na jakimś tam wyższym poziomie niż taki no, powiedzmy to sobie rekreacyjny. Okej, Rafał, chciałem jeszcze podpytać o podanie, o serwis, bo gdzieś tam w drugiej części sezonu w Lotto Superlidze pojawił się drugi sędzia. Miało to na celu między innymi troszeczkę tego głównego sędziego odciążyć. Chodzi o to podanie. Czy jest jakiś złoty środek na to, żeby gdzieś tą dyskusję uciszyć na temat tych nieregulaminowych podań, bo dochodzi do pewnych takich sytuacji, gdzieś tam już przekraczający dobry smak. Mnie, powiem ci, jako osoba, która jest obserwatorem, patrzy gdzieś na to wszystko z boku, no gdzieś to powiedzmy drażni, no bo sam powiedziałeś, że te przepisy są ekstremalne, ale chyba nie są precyzyjne. To teraz należy się zapytać, czy to sędziowie puszczają nieregulaminowy serwis, czy jest to gdzieś w drugą stronę, że te przepisy może są ekstremalne, ale nie do końca zawodnicy potrafią je zinterpretować. No, jeżeli uczysz się jakiegoś serwisu, jakichś ruchów jako dzieciak, no potem gdzieś tam trudno jest ci to zmienić. Jak ty to widzisz, bo ta dyskusja właśnie o serwisach, o podaniu w Lotto Superlidze, no ona jest gorąca i ona jak bumerang, prędzej czy później ona i tak wraca. Więc jak ja to widzę? Na pewno tutaj na początku wspominałeś o kwestii drugiego sędziego. Ja myślę, że to jest dobre pod kątem serwisu jak najbardziej, ale też pod wieloma innymi względami. No jednak mając gdzieś tam wsparcie partnera sędziującego naprzeciwko, no sędziowie czują się pewniej, lepiej, więcej rzeczy mogą wychwycić, mają większy komfort pracy, więc to jest na pewno decyzja na plus. Jeśli chodzi o podanie, powiedzmy tutaj no, w tych naszych krajowych warunkach, no to tak jak wspomniałem, to jest naprawdę temat rzeka i od zawsze budzi mnóstwo kontrowersji. Ja aktualnie nie sędziuję bardzo, bardzo dużo, wręcz w ogóle Lotto Superligi z tego względu, że ona jest gdzieś tam bardziej terytorialnie obsadzana sędziami z województw. Ja u siebie w województwie w Małopolsce nie mam zespołu w Lotto Superlidze, więc spotkań w tym sezonie chociażby w Lotto Superlidze nie prowadzę. Na pewno nie jest tak, że to sędziowie gdzieś tam całkowicie bagatelizują ten fakt. Ja też no, nie jestem osobą uprawnioną do tutaj oceniania pracy moich kolegów czy w ogóle no, sędziów. To absolutnie nie jest w mojej gestii. Co ja mogę powiedzieć? No na pewno przepisy, tak jak wspomniałem, w tej kwestii są ciężkie i zagmatwane. No, istotne jest to, że mamy powiedzmy sekundę czy dwie na ocenę poprawności podania w kilkunastu aspektach. Naprawdę jest tak dużo kwestii, które mogą decydować o tak naprawdę maleńkich niuansów, które mogą decydować o tym, czy serwis jest poprawny, czy nie, że sędzia naprawdę ma tak mało czasu, żeby je ocenić, że tutaj ciężko, to o czym wspomniałeś, ciężko jest znaleźć złoty środek i moje osobiste zdanie jest takie, że do momentu, kiedy nie pojawi się uproszczenie w tej kwestii, zawsze będą niejasności, będą kontrowersje i będą problemy. Tutaj też bardzo istotny jest
w tym temacie aspekt szkoleniowy, to o czym wspomniałeś, są pewne nawyki, pewne ruchy, których zawodnicy uczą się od dziecka. I chociażby przez to, że te przepisy są tak zagmatwane, mnóstwo trenerów, zawodników tak naprawdę nie zna ich dobrze. Jest bardzo, bardzo dużo niuansów, o których no, przeciętne osoby z dyscypliny tak naprawdę nie mają pojęcia, więc podczas nauki, podczas szkolenia zawodników nie wszystkie rzeczy są przekazywane, zawodnicy nie są uczeni, jak w pełni poprawnie serwować, stąd też później biorą się pewne przyzwyczajenia. No ja już też jestem świadom tego, że teraz dzieje się tak, że gdzieś tam nawet no, zawodnicy planują, jak zaserwować tak, żeby no, było to na pograniczu, ale się jeszcze łapało, czy wręcz są szkoleni takiego serwowania. No, tak jak mówię, dopóki według mnie nie będzie uproszczenia, to będą kontrowersje i ja myślę, że w momencie też, kiedy pojawi się uproszczenie, jeśli się pojawi przepisów w kwestii podania w tenisie stołowym, to tenis stołowy zyska na atrakcyjności przede wszystkim dla przeciętnego odbiorcy. Jest jeszcze, Rafał, to, o czym wspomniałeś we wcześniejszym wywodzie na temat właśnie VAR-u i poruszyłeś temat podania. No, jeżeli Malong czy Fan Zhendong przy jednym ze swoich, nie wiem, 30 serwisów z bogatej palety swoich zagrań w jednym z nich przez ułamek sekundy zakryją głową, no to można powiedzieć, że jest to grzech lekki, tak? Który nie ma wpływu na grę i jest to takie absolutnie mniejsze zło i tą grę się, no moim zdaniem według ducha gry, tą grę powinno się puścić, ale ja sobie przypominam występy w Superlidze, na przykład Gustavo Tsuboi z Brazylii, który gdzieś tam nagminnie zasłaniał ten serwis, ale bardzo mało pamiętam przypadku, żeby jakiś sędzia zwrócił mu na to uwagę. No tutaj to, o czym wspomniałeś, że w przypadku no, chociażby Malonga jest to mniejszy grzech, mniejsze zło i faktycznie wpływu na grę nie ma. No jednakże jest to przepis, który teoretycznie mówi o tym, że przez żaden ułamek sekundy serwis nie może być zasłaniany, no, czy to głową, czy jakąkolwiek inną częścią ciała. No a w tym przypadku jest zasłaniany i no pytanie, jest przepis, jest on łamany? Jest. To tak jak w siatkówce, no załóżmy zawodnik nie może nadepnąć na linię końcową, no jak nadepnie całym butem, to, no to widać i no na pewno ten serwis jest niepoprawny. No ale w momencie, kiedy nadepnie, nie wiem, fragmencikiem, no to ten serwis też jest niepoprawny. No tutaj jest podobnie, ale oczywiście to o czym wspomniałeś, są zawodnicy, którzy no faktycznie mocno odstają od reguł, no i tutaj no, nie pozostaje nam nic innego jak działać. No, na szczeblu międzynarodowym też jest wiele problemów. To nie jest tak, że u nas na krajowym podwórku jest samowolka serwisowa i wszyscy serwują jak im się podoba. To nie jest tak, że gdzieś tam dalej jest idealnie. Też jest wiele problemów. Ja w wielu meczach naprawdę i nie tylko ja, bo wielu moich kolegów w wielu meczach na naprawdę najwyższym szczeblu i często w najwyższych fazach turniejów mają jakieś pojedyncze problemy z serwisem, no ale tutaj, no tak jak mówię, no musimy starać się, na ile jesteśmy w stanie podążać za tymi przepisami i faktycznie te przepisy w zakresie poprawnego podania egzekwować. No, bez względu na to, na jakim turnieju jesteśmy. No wiadomo, że tak jak wspomniałeś, pewne ustępstwa ze względu na to, że te przepisy są tak ciężkie i tak zagmatwane, no muszą się pojawiać, bo inaczej, no ja tutaj otwarcie powiem, że inaczej no, nie pogralibyśmy. No, przez to, że te przepisy są takie, jakie są, to jeśli chcielibyśmy w 100% podkreślam, je egzekwować, to byśmy niestety
nie pograli. I to właśnie pokazał chociażby VAR, gdzie zawodnik, który, tak jak już wspomniałem, jest bezwzględnie numerem jeden na świecie od wielu lat, okazuje się, że i tutaj nikt jego serwisu, a jak już to niesamowicie rzadko, nie neguje. No okazuje się, że on kilkukrotnie ma zabierany właśnie punkt za serwis i VAR to potwierdza. No więc tak jak mówię, na pewno jest to temat rzeka, bardzo ciężki temat i mam nadzieję, że kiedyś zostanie to na korzyść dyscypliny i nas wszystkich uproszczone. Z drugiej strony jest też to, o czym ty mówiłeś podczas oceny przez superwizora, jest właśnie game feeling, tak? Idziesz z duchem gry, więc takie coś moim zdaniem powinno być usprawiedliwione. Oczywiście, jeżeli w jakimś ułamku ta piłka jest zakryta i absolutnie nie ma wpływu na odbiór tego serwisu, no to oczywiście to powinno być puszczone, a z drugiej strony też prostota. Faktycznie przy siatkówce, przy serwisie nadepniesz na linię, tracisz punkt. Na żużlu wjedziesz w taśmę, jedziesz do parku maszyn i to jest po prostu proste i czytelne. No więc, więc oby to było w przyszłości i lepiej, szybciej niż później, jak najprostsze. Skorzysta na tym dyscyplina, kibice, na pewno też zawodnice. Rafał, jeszcze szybciutko, mam chyba dwa czy trzy pytania. Wiem, że już jest 10, ale pozwolisz, że na nie odpowiesz, chociaż w telegraficznym skrócie. Mamy tak, no mamy Kubę Dyjasa, który dzisiaj z pytaniami ustrzelił hat-tricka, więc zadaję to pytanie. Czy zawodnik ma możliwość zmiany sędziego podczas meczu? Jeśli tak, to kiedy? Chodzi mi o sytuację, kiedy zawodnik czuje, że sędzia może być stronniczy. Generalnie wygląda to tak, że oczywiście sam zawodnik nie może podjąć decyzji, że chce zmienić sędziego i ten sędzia jest z automatu zmieniany, ale oczywiście zawodnik podczas turnieju ma prawo wezwania do kortu sędziego głównego. Tak w przypadku turniejów międzynarodowych, załóżmy, że rozmawiamy o turnieju z cyklu World Tour, na każdym turnieju mamy tak zwanego referee, czyli sędziego głównego i kilku jego zastępców. To są sędziowie, którzy nie prowadzą spotkań przy stołach, oni prowadzą turniej od strony, powiedzmy, drabinki, wszelkich procedur i tak dalej. Oni też decydują o obsadach przy poszczególnych stołach. No i tutaj w sytuacji, kiedy zawodnik no, czuje, że coś jest nie tak, że w taki czy inny sposób jest, no, załóżmy, czuje, że jest oszukiwany, ma oczywiście, czy dzieje się cokolwiek innego, ma możliwość wezwania sędziego głównego do kortu. Wówczas taki sędzia główny ma obowiązek podejść i on już rozstrzyga w tej kwestii, oczywiście rozmawia z zawodnikiem, zawodnik opisuje sytuację, to co się dzieje. W 99% przypadków ten sędzia, gra się toczy nadal i ten sędzia główny zostaje przy korcie i obserwuje to, co ma miejsce i on ewentualnie ma możliwość podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie sędziego przy stole. Ja szczerze mówiąc nigdy nie, na turniejach, na których byłem, nigdy takiej sytuacji nie doświadczyłem. Mam na myśli nie w stosunku do mnie, że sędzia główny miałby wymienić mnie, tylko w ogóle nie było, odkąd ja sędziuję i na turniejach, na których ja byłem, sytuacji, gdzie sędzia główny faktycznie wymieniłby sędziego ze względu na jakieś no, rażące niedopuszczenie, więc niedopatrzenie, przepraszam, więc tutaj, czy jakieś rażące no, przewinienia ze strony sędziego. Widziałem różne gdzieś tam ekstremalne przypadki dyskwalifikacji zawodników za pewne zachowania w stosunku do sędziego, ale do tej pory no, nie widziałem zmiany sędziego z takiego czy innego powodu, ale na pewno taka opcja istnieje. Jeśli coś poważnego by się stało, sędzia główny ma możliwość zmiany
zmiany sędziego, ale tutaj, co ważne, z zachowaniem wszystkich podjętych do tej pory przez sędziego przy stole decyzji, czyli sędzia główny nie może zmienić już podjętej przez sędziego przy stole decyzji, ale może ewentualnie takiego sędziego wymienić. Okay. Dziękujemy, Kuba, za to pytanie. Taki troszeczkę też sprawdzian zrobiłeś Rafałowi, ale dziękujemy. Gratulujemy świetnego występu w półfinale Bundesligi i życzymy powodzenia w niedzielę w finale w spotkaniu z Saarbrücken. A skoro mówiłeś o tych rażących wykroczeniach zawodnika w kierunku sędziego, czyli w odwrotnej sytuacji, możesz zdradzić, jakie to były sytuacje, gdzie ci zawodnicy byli surowo ukarani? Co taki zawodnik musi zrobić, żeby, nie wiem, zostać wydalony z turnieju, zdyskwalifikowany? Jak to wygląda? Jasne, już mogę powiedzieć. Sytuacja, która akurat wtedy, jak odpowiadałem na pytanie, przyszła mi na myśl, to no tutaj jak bumerang wraca nam temat serwisu. Po, nie wiem, czwartym, piątym odebranym punkcie za niepoprawne podanie zawodnik podczas, no myślę, 1/8 turnieju głównego World Tour Platinum, czy w tym przypadku Austrian Open. No oczywiście mocno dyskutował z sędzią, dostał żółtą kartkę, następnie dostał żółtą i czerwoną kartkę i po kolejnym gdzieś tam niepoprawnym serwisie, zabranym punkcie, no zrobił taki mocny, mocny krok w kierunku sędziego i taki jednoznaczny gest sugerujący, że gdzieś tam zamierza się na to, żeby go uderzyć. Tam sędzia główny już był, oczywiście nie uderzył sędziego, ale no taki gest pięścią w jego kierunku wykonał. Sędzia główny już, to o czym wcześniej wspominałem, to spotkanie, jako że ono było, miało przebieg, jaki miało, obserwował. Sędzia główny był przy korcie, cały czas patrzył, co się dzieje, no i w momencie, kiedy już doszło do tej, że tak powiem, prawie konfrontacji, no, zadziałał, wkroczył do kortu, pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę i zdyskwalifikował go z całego turnieju. A jeśli chodzi o takie generalne przewinienia, które mogą wpływać na dyskwalifikację zawodnika z całego turnieju, no to naprawdę muszą to być już rażące złamania przepisów, jakieś wulgarne czy wręcz agresywne zachowania, fizycznie agresywne w kierunku do przeciwnika, do sędziego. Zawsze też, wiadomo, to jest sport, to są ogromne emocje i nawet kiedy dzieje się coś poważnego, to gdzieś tam sędziowie główni próbują później to załagodzić, próbują nakłaniać czy to właśnie zawodnika z przeciwnikiem do rozmowy, czy to zawodnika z sędzią, żeby pewne kwestie wyjaśnić w momencie, kiedy już emocje opadną, niekoniecznie działać na zasadzie chwili, impulsu i natychmiastowej dyskwalifikacji. Wiadomo, są sytuacje, które no, tutaj już no, nie pozostawiają pola do dyskusji, do wyjaśnień, tak jak chociażby ta, o której wspomniałem, no ale są takie sytuacje, gdzie no, można to rozwiązać inaczej. Okej. Ostatnie pytanie od Radosława Gielo. Też ciekawe. Jak wygląda codzienny trening sędziego tenisa stołowego? Ile czasu poświęca pan na analizę swoich meczów? To tak, nie ma stricte treningu takiego codziennego. My tutaj no nie jesteśmy sędziami profesjonalnymi w rozumieniu zawodowymi, gdzie powiedzmy utrzymujemy się z tego, jest to nasza główna praca. Tak w tenisie stołowym niestety nie jest. Ja myślę, że to też jest duża, duża bolączka sędziów szczebla międzynarodowego, że my sędziujemy tak naprawdę relatywnie mało, dlatego że powiedzmy aktywny sędzia, który ma jeszcze no, dobre możliwości, jeśli chodzi o wyjazdy na turnieje, sędziuje, no nie wiem, 5-6 takich tygodniowych turniejów w ciągu roku. Więc to, no plus oczywiście jakieś rozgrywki ligowe u siebie i tak dalej, więc to nie jest dużo, a często zdarzają się takie sytuacje, że no ta przerwa jest znacznie dłuższa
i na pewno gdzieś tam z tego rytmu sędziowskiego się wypada. Wiadomo, najlepiej się sędziuje w jakimś tam ciągu, jeśli mamy turniej powiedzmy nawet 8-10-dniowy, czyli takie już założymy Mistrzostwa Świata, dłuższą imprezę, no to wchodzimy w taki pewien rytm i naprawdę po kilku dniach odczuwa się taki komfort sędziowania, dużo większą pewność. Tutaj no, tak na co dzień to, co my możemy robić, to faktycznie teraz analiza wideo, ponieważ no, coraz częściej te realizacje z najbardziej prestiżowych turniejów są robione na naprawdę wysokim poziomie. Jest wiele kamer, można pewne rzeczy prześledzić. Są też filmy instruktażowe, które są ogólnie dostępne, to też zachęcam wszystkich w celu takiej ogólnej znajomości przepisów, która w grze zawsze się przydaje. Można sobie właśnie oglądać ogólnodostępne materiały na stronach Światowej Federacji, czy to właśnie w mediach społecznościowych ewentualnie. I bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi o nas, jest odświeżanie sobie przepisów, bo tych przepisów w tenisie stołowym, tak jak już rozmawialiśmy, jest sporo i no, regularne gdzieś tam przeczytanie właśnie przepisów gry w tenisa stołowego, to powiedzmy jest gdzieś tam jeszcze węższa sprawa, ale takiego handbooka dla sędziów, to po prostu trzeba zrobić, trzeba co jakiś czas pewne rzeczy ponownie przeczytać, odświeżyć, przypomnieć sobie, więc te nasze treningi no nie są jakieś bardzo zaawansowane, nie są aż tak regularne, że powiedzmy codziennie tutaj analizujemy pewne rzeczy, no bo tak jak wspomniałem, no niestety nie ma zawodostwa, jeśli chodzi o sędziów tenisa stołowego, więc tutaj no na ile czas pozwala, na ile możliwości pozwalają, no to myślę na tyle sędziowie próbują się samodoskonalić. Okej, Rafał, bardzo Ci dziękuję. Minęła godzina i 10 minut naszego czatu. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, tak jak obiecałem. Plus minus godzinka, taką formułę przyjęliśmy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Do zobaczenia podczas turniejów czy meczów ligowych, Lotto Superligi czy Ekstraklasy. Spełnienia marzeń. Myślę, że takim marzeniem pewnie są Igrzyska Olimpijskie. Tego brakuje gdzieś tam diamenciku do tej korony tych wszystkich turniejów, które sędziowałeś, dlatego z całego serca Ci życzę właśnie Igrzysk Olimpijskich i najlepiej, żeby to był finał singla. To przede wszystkim ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo było mi miło porozmawiać o tenisie stołowym teraz, zwłaszcza po czasie pandemii, czy w czasie pandemii, gdzie na pewno styczność z tą dyscypliną tutaj jest mniejsza. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Było mi bardzo, bardzo miło. Niech hasłem przewodnim tego programu będzie po prostu game feeling. To myślę, że to wszystko, o czym rozmawialiśmy, się w tym zawiera. Duch sportu, czucie gry. Niech to nam wszystkim przyświeca. A z takich ogłoszeń, które zawsze są na koniec czatu, to po pierwsze w niedzielę, pojutrze o godzinie 20:00 kolejny odcinek Krótkiej Piłki razem z Wojtkiem Chrząszczem z 500.pl. Porozmawiamy o bieżącej sytuacji, o ruchach transferowych i wielu, wielu innych rzeczach. Bądźcie na to gotowi. A gościem kolejnego czatu w piątek będzie Paweł Fertikowski, który no, moim zdaniem przedwcześnie zakończył karierę, ale tą decyzję uszanować trzeba. Rozmawiałem dzisiaj z Pawłem, mimo że jest obolały, zgodził się, także z tego miejsca Pawłowi bardzo dziękuję i z Pawłem będziemy rozmawiali za tydzień w piątek o godzinie 21:00. To tyle ogłoszeń, moi drodzy, ja życzę Wam dobrego, udanego, ciepłego weekendu, do zobaczenia w niedzielę na Facebooku podczas Krótkiej Piłki i za tydzień w piątek. Tobie, Rafale, też życzę dobrego, udanego weekendu. I do zobaczenia. Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dobrej nocy.